Na dworcu kolejki w Piczowie odbyło się już 9. spotkanie zatytułowane Świętokrzyskie Święto Drezynowe. Spotkanie to organizowane jest corocznie przez Fundację Zwrotnica z prezesem Andrzejem Kuszakiem na czele oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Zabytkowej Kolei Dojazdowej z Jędrzejowa z prezesem Edwardem Choroszyńskim. Tak nawiasem mówiąc, wprawdzie amatorem, ale już znanym rzeźbiarzem i malarzem. Do Pińczowa zjechały różne drezyny. Oczywiście samoróbki z silnikami od najróżniejszych pojazdów, ale również pojawiły się drezyny rowerowe. I nad tym warto by było się zastanowić, czy nie jest to bardzo atrakcyjny sposób na wzmocnienie turystyki w Pińczowie, ale o tym posłuchajcie w rozmowie. No, dzień dobry Państwu, jesteśmy na stacji w Pińczowie, gdzie się odbywają dzisiaj 9. świętokrzyskie spotkania drezynowe. Organizujemy je jako Fundacja Zwrotnica, czyli tutaj głównym jakby winowajcą tego zdarzenia jest mój kolega Wojtek Ostrowski i oczywiście te spotkania organizujemy wspólnie ze Świętokrzyską Kolejką Dojazdową i tutaj też z nami jest prezes kolejki, pan Edward Choroszyński. No jak widać, przyjechało z nami tutaj parę drezynek o takim napędzie, powiedzmy, samoróbczym, czyli to są silniki na przykład Składa, silniki z Malucha. Przyciągnęliśmy też drezynki rowerowe. Tutaj mieszkańcy Pińczowa, którzy przybyli, mogli skorzystać z tych przejażdżek na tych drezynkach i zobaczyć, jak to jest skorzystać z takiej atrakcji. No teraz może głos bym oddał tutaj do któregoś z panów, może do Wojtka, który by opowiedział w ogóle, no skąd takie zamiłowanie do tych drezyn i skąd w ogóle pomysł na tego typu imprezę. Idea może nie jest nowa. Drezyny w dzisiejszych czasach używane są nie tylko do celów technicznych, ściśle profesjonalnych, ale też potrafią być produktem turystycznym i stanowić jeszcze jedną atrakcję tej czy innej linii kolejowej, więc jest to jakiś dodatkowy produkt turystyczny poza klasycznymi pociągami. Czasem też służą do ożywienia linii wyłączonej z klasycznego użytku, ale jeszcze nie rozebranej, a przechodzącej przez jakieś ciekawe krajobrazowo tereny. W Niemczech czy we Francji działa po około 30 kolei drezynowych w tej chwili. U nas jesteśmy dopiero na początku, ale bez wątpienia jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu w odniesieniu dla całych rodzin. Stąd na przykład nasze drezyny są 4-5-osobowe. Kolejni użytkownicy mogą się zmieniać. Bardzo fajna i ciekawa forma spędzania czasu i poznawania danego terenu. Tu w tym przypadku pięknego Poniedzia, który na początku jesieni zawsze to jest ciekawe. Fajne przeżycie i wszyscy to jakoś odbieramy bardzo pozytywnie. Jesteśmy wdzięczni też kolejce Ciurcia Express Policji z Jędrzejowa za zawsze gościnne i życzliwe podejście. Wszelką pomoc udzieloną przy organizowaniu tej imprezy. To jest naprawdę duże bardzo wsparcie. Razem możemy zdziałać całkiem sporo, osobno niezupełnie. Zachęcamy wszystkich do używania tego typu sprzętu do udziału w naszych kolejnych edycjach imprezy już za rok, jubileuszowa 10. Dziękuję. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak pan widzi w ogóle formę istnienia na tym samym torowisku drezyn turystycznych i pociągu, którym pan zarządza całą koleją tą dojazdową? Proszę pana, kolejka świętokrzyska jest otwarta na wszelkie inicjatywy. I nie tylko dzisiejszy zlot jest możliwy, ale przejazdy w ogóle w innych terminach roku. Natomiast przede wszystkim to musimy zachować bezpieczeństwo. Dlatego
nigdy nie pojedzie drezynka, jeżeli jest pociąg na szlaku. Natomiast jeżeli jest dzień wolny, gdzie nie ma pociągu, wtedy może każdy skorzystać i przejechać tą drezyną. Oczywiście zachowując bezpieczeństwo na przejazdach, na wszystkim. I myślę, że to owocuje, bo co roku może więcej jest. No, w tym roku trochę nie wypaliło, bo było już po 16 drezyn. Ale myślę, że na 10-lecie, na przyszły rok, to nie zmieścimy się na tej stacji. Może przyjadą kolejne z zagranicy, bo to po prostu powoli się rozwija. Nie wszyscy pracują terminy, bo większość tych drezyniarzy tak zwanych to pracuje i nie zawsze może wziąć urlop czy dojechać z nadmorza czy z innych terenów Polski, zagranicy na konkretny dzień. Różnie z tym jest, ale myślę, że w miarę upływu czasu i propagowaniu tej formy przejazdu, wypoczynku coraz więcej będzie tutaj drezynek się kręcić po naszych torach. Panie prezesie, a jak pan widzi wykorzystanie innych już nieczynnych odcinków torowiska, takie jak na przykład Pińczów, Młodzawy, Wiślica? Przecież takie drezyny do głowy, fantastyczne miejsca i fantastyczne, bo tam nie ma przecież ruchu pociągu. Czyli generalnie taka drezyna to byłaby fajna forma turystyczna. Czy jest to realne? Wszystko jest realne, jak się ma pieniądze. Jak się nie ma pieniędzy, to nic nie jest realne. Samo przywrócenie szlaku pod drezyny, już nie mówię pod lokomotywy i pociągi, tylko pod same drezyny, to moim skromnym zdaniem to jest około 100 tysięcy złotych. Ale jest to do zrobienia. Jest do zrobienia, tylko trzeba te pieniądze mieć, wyciąć te drzewa, które rosną już w środku toru i powiedzmy z mostów w Pińczowie można by jeszcze do Wiślicy dojechać. Drezyna nie jest ciężkim sprzętem, no ale to niestety wymaga bardzo dużych nakładów pracy. To wszystko jest w tej chwili zakrzaczone, zarośnięte. Czyli głównie ponad problem po stronie torowiska. Tak? 15 lat niekorzystane jest, także nie ma się co dziwić, że ingerencja przyrody w tory postępuje bardzo szybko. Ale jest to możliwe, tylko tak jak mówię, to jest kwestia pieniędzy. Panie prezesie, parki krajobrazowe przedstawiły bardzo ciekawy projekt rewitalizacji dworca stacji w Hajdaszku i uruchomienia linii do Umianowa. Jakie jest pana zdanie na temat tego projektu? Każdy pomysł przywrócenia torowiska, odcinka pewnego do życia, to mnie bardzo cieszy osobiście. Jest to ponad 3 km, nie jest to długi odcinek, ale też wymaga sporych nakładów. Jak będą pieniądze, będzie wszystko dobrze. To jest większy projekt, ale nie należy też zapominać o kolejce, bo ona tu już jest ponad 100 lat, także też by należało zwrócić uwagę na to, że wymaga jakiegoś remontu dodatkowego i tak dalej. Przecież to może wyglądać jak cacko i możemy się nią szczycić w całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w regionie. Jest to dodatek turystyczny województwa świętokrzyskiego. Na przepięknym Poniedziu przecież takich widoków to nam mogą pozazdrościć w całym kraju. I myślę, że z okien kolejki to nie powinniśmy się bać gałęzi, tylko podziwiać przepiękne tereny. Ale póki co jest jak jest, a mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. No właśnie, tyle mamy taką drezynę rowerową, tak? Zdarza się też, że przyjeżdżają rodziny, biorą trójkę dzieci, siadają pakunki do bagażnika, wyjeżdżają na przykład z Jędrzejowa do Jasionny, niektórzy nawet odważniej do Pińczowa dojeżdżają. I po prostu cały weekend spędzają w ruchu z dziećmi w plenerze na właśnie tych drezynkach rowerowych, podziwiając piękne krajobrazy. Jak? I chwalą sobie to i jeżdżą praktycznie z roku na rok ci sami, bo jak już jeden raz spróbują i to jest fajne, no to przyjeżdżają następne. A nie przewiduje pan w Pińczowie też takich drezyn? To jest logistycznie jest. Wszystko, logistycznie jest wszystko możliwe, tylko to należy w jakiś sposób zabezpieczyć. To trzeba mieć gdzie trzymać się drezynki. Trzymać, bo no, niestety zostawienie tutaj na noc, to rano może się okazać, że drezyny nie ma, bo jakiś złomierz jest sprzątnie. Tak. Także to wszystko, no,
Także jak powiedziałem, nie ma pieniędzy, nie ma możliwości. Są pieniądze, można zrobić hangary, można zrobić inne rzeczy, zabezpieczyć to, udostępnić turystom. Nie ma pociągu, można jeździć jakiś odcinek zgodnie z pewnymi przepisami, bo to niestety są przepisy na drezyny i do tych przepisów się trzeba stosować, no bo niestety mamy skrzyżowania i z drogami polnymi, z przejazdami ulic, innych obiektów, także, a na kolejkę większość kierowców nie zwraca uwagi, także trzeba się dobrze pilnować, żeby w kogo nie trafić. Ja tylko dodam tak, no, że no, zobaczcie Państwo, każdy swój samochód też chce trzymać pod jakimś daszkiem w garażu. Mamy tutaj przykład na stacji z tymi garażami. No takie drezynki czy lokomotywa, no tak samo wypadałoby, żeby to trzymać w jakimś zabezpieczeniu. No a tutaj w Pińczowie, no nawet gdyby chcieć i zakupić takie drezynki, no to zwyczajnie po prostu nie ma gdzie ich tutaj pozostawić. I to jest tak naprawdę największy problem i bolączka, który myślę trzeba by rozwiązać. A te drezynki, te konkretnie rowerowe, które tu widzimy, są do wypożyczenia w Jędrzejowie. Można zamówić podobne, a przejażdżka taką drezynką jest naprawdę bardzo przyjemna i można ją porównać trochę do spływu kajakowego, bo to też się, tak jak kajakiem się płynie, trzeba uważać, jak są między innymi zakręty, którędy idzie nurt wody. Tutaj też jak zbliżamy się do zakrętu, trochę zwolnić, uważać, żeby za krzaka coś nie wyskoczyło, a krajobrazy są również porównywalne, bo jednak tory kolejki są ułożone nieco, można powiedzieć, na odludziu, czyli to obcowanie z naturą jest naprawdę na bardzo takim wysokim poziomie. Mamy bardzo bliski kontakt. Tu jadąc pod Pińczowem czuć zapach skoszonych łąk, widać jak się krowy pasą. No jest to naprawdę bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. I do tego jeszcze to jest forma spędzania czasu aktywna, bo działamy no, mięśniami naszymi. Oczywiście jest możliwość też wykonania takich drezynek bądź zamówienia ze wspomaganiem elektrycznym, akumulatorowym, więc tym bardziej wtedy też jeszcze mamy do tego pojazd w 100% ekologiczny, a tutaj w Dolinie Nidy no, wydaje się, że to powinno jak gdyby stanowić priorytet, aby się przemieszczać ekologicznie w obszarze Natura 2000. Miejmy nadzieję, że mając takich lobbystów jak panowie i oparcie w panu prezesie, to Pińczów też będzie w przyszłości mógł się poszczycić właśnie takimi formami spędzenia czasu, jak drezyna. Tak, no w Hajdaszku też planują zakupić drezyny, żeby jeździć do Umianowic właśnie, takie drezyny rowerowe, kilka sztuk, więc no jeszcze jest ruch do wykonania tutaj po stronie Pińczowa, żeby coś w tym kierunku właśnie uczynić. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. Dziękując panom za rozmowę, muszę powiedzieć tak. Pieniądze to nie wszystko. Bardzo liczą się chęci, determinacja. Warto skorzystać z pomocy tych panów i uruchomić turystyczną atrakcję Ponidzia. Dojazd do na przykład przepięknego kościoła Młodzawa, czy parku na rozstajach, ogrodu na rozstajach, to też jest atrakcja i to świetna i nic takiej nie ma w Polsce. Mamy bardzo wiele, bo mamy torowisko, które bardzo szybko można przygotować wyjazdy drezynami. Mamy piękną stację. Andrzej Kuszak pokazał mi unikat, urządzenie na stawni, niby mechaniczny komputer pierwszy. Nie można było wyjąć klucza do nastawienia torów, jeżeli wcześniej nie zadało się zadań do wykonania w tym urządzeniu mechanicznym. Nie wiem, czy inni posiadają takie cudeńka na swoich stacjach. Jak mnie poinformowano, poczekalnia i nastawnia na dworcu w Pińczowie jest otwierana tuż po przyjeździe pociągu, dlatego że oni właśnie posiadają klucze do tych pomieszczeń. Wydaje mi się, że to jest wielki błąd. Trzeba by to zmienić, bo oczekujący ludzie powinni mieć miejsce, gdzie się schronić, powinni mieć miejsce, gdzie można by było odpocząć, czy no tak prozaiczna sprawa jak toaleta. A to wszystko jest, czyli potencjał mamy potężny, tylko trzeba umieć go zagospodarować.